Krewetki w tempurze. Tempura wynaleziona w Portugalii, a wszyscy myślą, że w Japonii. Przywędrowała z Portugalii do Japonii razem z mnichami. Panierka do warzyw, owoców morza, ryb. Dzisiaj krewetki w tempurze. Zapraszam. Zaczynam od moich wcześniej już obranych krewetek, które oczyściłem z przewodu pokarmowego. Ale taką krewetkę, jak ona się będzie smażyć, jej nie natniemy, to będzie się skurczać. A nam chodzi o to, żeby była wyprostowana tak w miarę. Bo wiadomo, że troszkę się skurczy. Trzeba naciąć od spodu, tak do połowy, przewrócić na drugą stronę i delikatnie przygiąć. O, wyprostować i jest gotowa. Tą czynność powtórzyć tyle razy, ile macie krewetek. Ja mam około 20. Działamy z każdą po kolei. I pyk. Ostatnia krewetka. I zabieram się za moje ciasto tempura. Mam tu 150 gramów? Ale gramów się mówi? Bo ja nie. Zabieram się za moje ciasto tempura. Mam tu 150 gramów mąki pszennej, zwykłej, białej. I teraz lodowata woda. Dodaję 150 ml. Mieszam. Konsystencja tego ciasta będzie przypominała konsystencję ciasta naleśnikowego. To, że są tu grudki, to nie jest ważne. To doda jeszcze więcej chrupkości w efekcie finalnym. Mój olej ma już 180 stopni. A skąd to wiem? Termometr. Takie małe, przydatne urządzenie w kuchni. Kupcie sobie, polecam, Filip Głodek. Biorę krewetkę. Opruszam ją w mące z jednej, z drugiej strony i do tempury. Zostawiłem specjalnie ogonek, żeby łatwiej się panierowało. I teraz do garnka. O. Tak. I pyk. Musicie trochę pomachać tą krewetką na początku, żeby ta wierzchnia warstwa się zcięła, żeby nie przylepiła się do dna tego garnka. I jak już złapię, to sobie pływa na powierzchni, jak ja na wakacjach ostatnio. I proszę, pięknie się robi. I tak, kolejną krewetkę. Po chwili, po 2-3 minutach właśnie takiego smażenia na głębokim oleju, taka krewetka będzie już gotowa. Zobaczycie po kolorze, po złocistym kolorze, że można ją wyjmować na papier, aby tłuszcz się trochę odsączył. O. I następna kreweteczka. I powtarzamy tą czynność tyle razy, ile mamy krewetek. Po 2-3 minutach, kiedy widzicie, że krewetki są już złociste, gotowe, wyjmujcie je na papier, na talerz przykryty papierem, żeby odsączyły się troszkę. O! Widzicie, jak pięknie to wygląda. Proszę, wszystkie krewetki już gotowe. Trzeba zjeść to szybko, bo inaczej tempura zmięknie. Do krewetek podaję ostry sos na bazie posiekanego chili, cukru i sosu sojowego. Wszystko ucieram w moździerzu na pastę. I ostatnia krewetka ląduje na talerzu. Patrzcie, jak pięknie, jak szybko. Taka świetna przekąska z sosem. Smacznego! Subskrybujcie kanał Allegro Kuchnia.